4 lipca wspominamy świętą Elżbietę Portugalską, królową. Elżbieta urodziła się w Saragoście w roku 1271. Była córką Piotra III, króla Aragonii, i Konstancji, córki króla Sycylii. Na chrzcie otrzymała imię swojej ciotki, Elżbiety Węgierskiej, którą kanonizował papież Grzegorz IX w roku 1235. Kiedy miała 12 lat, wydano ją za Dionizego, króla Portugalii. Najpierw odbyły się uroczyste zaręczyny w roku 1283. Elżbieta przeniosła się wtedy z Hiszpanii do Portugalii, na dwór królewski do Bragi. Kilka lat potem odbył się ich ślub. W roku 1290 dała Dionizemu córkę, w rok potem syna, następcę tronu, Alfonsa. Małżeństwo jednak nie było szczęśliwe. Dionizy był hulaką i typowym awanturnikiem. Elżbieta znosiła wybryki męża z heroiczną cierpliwością. Korzystając z wolnego czasu, gdyż mąż, myśląc tylko o polowaniach i zabawach wśród przyjaciół, najczęściej był w zamku nieobecny, oddawała się modlitwie i uczynkom miłosierdzia. Zajęła się także wychowywaniem dzieci, które pochodziły od królewskich kucharek. Ponieważ Dionizy miał kilku nieślubnych synów, syn pierworodny Elżbiety, Alfons, poczuł się zagrożony. W obawie, by któregoś z synów z nieprawego łoża król nie mianował swoim następcą, Alfons wypowiedział ojcu wojnę. Elżbieta rzuciła wtedy na szale cały swój autorytet, by nie dopuścić do rozlewu krwi. Rozgniewany król kazał uwięzić swoją żonę w podejrzeniu, że ta jest przeciwko niemu. Zreflektował się jednak, kiedy spostrzegł, ile wysiłku włożyła Elżbieta, by syn zrezygnował z wojny domowej. Kiedy Alfons znowu się zbuntował i ruszył z wojskami na Koimbrę, Elżbieta ponownie ubłagała syna i doszło do zgody między synem a ojcem. Po krótkim zawieszeniu broni Alfons ponownie ruszył na Lizbonę i tym jednak razem Elżbieta swoją interwencją stała się aniołem pokoju. W dalszych latach musiała jeszcze 2 razy interweniować, kiedy jej zadziorny małżonek wszedł w zatargi ze swoim zięciem, Fryderykiem IV, królem Kastylii, za którego została wydana córka Elżbiety. Kiedy zaś Alfons wpadł w podobny zatarg z tym samym królem, raz jeszcze interwencja matki zapobiegła wojnie. Dlatego Kościół w modlitwie liturgicznej sławi Elżbietę jako anioła pokoju. Legenda głosi, że pewien przewrotny paź oskarżył Elżbietę, że ta ma grzeszne kontakty z innym paziem. Król, który sam postępował wiarołomnie, uwierzył słowom oskarżyciela i nakazał żywcem spalić podejrzanego pazia. Przez pomyłkę wszakże, do dołu z niegaszonym wapnem, został wrzucony sam oszczerca. Po dokładnym zbadaniu sprawy, niewinność Elżbiety okazała się nie do podważenia. Król w śmierci oskarżyciela widział palec Boży. Dionizy zmarł na rękach Elżbiety w roku 1325. Zaopatrzony sakramentami i skruszony w sercu za lata niewierności. Elżbieta, wolna już od trosk rodzinnych i obowiązków dworskich, oddała się tylko sprawie własnej duszy. Poświęciła się opiece nad chorymi, starszymi i opuszczonymi. Wstąpiła do trzeciego zakonu świętego Franciszka, podobnie jak to uczyniła święta Elżbieta z Tyryngii. Wiele czasu poświęciła modlitwie i uczynkom pokutnym. Pieszo odbyła pielgrzymkę do Kompostelli, wystawiła szereg klasztorów. Wreszcie zgłosiła się do surowego klasztoru klarysek, który sama ufundowała. Obawie jednak, aby jako zakonnica związana ślubami nie była ograniczona w szafowaniu dobrami ziemskimi, ślubów nie składała. Złożyła je dopiero na łożu śmierci 4 lipca 1336 roku. Ciało Elżbiety przewieziono do Koimbry. Wierni otrzymywali tak liczne cuda i łaski przy jej grobie, że tłumy garnęły się do niego nieustannie. Grób Elżbiety stał się jednym z najgłośniejszych sanktuariów na Półwyspie Iberyjskim. Jednak proces kanoniczny rozpoczął się dopiero w roku 1612. Otworzono wtedy jej grób dla zbadania tożsamości i znaleziono jej ciało w stanie nietkniętym. Na kult zezwolił już wcześniej papież Leon X, nadając jej tytuł błogosławionej. Papież Paweł IV rozciągnął kult błogosławionej Elżbiety na całą Portugalię.
papież Urban VIII w roku 1625 dokonał jej uroczystej kanonizacji, wyznaczając na dzień jej święta 4 lipca. Święta Elżbieta jest patronką Portugalii. Jest orędowniczką w zagrożeniu wybuchu wojny. W ikonografii święta przedstawiana jest w stroju królewskim, a czasami w habicie klaryski. Jej atrybutami są dzban na wino, flakonik z wodą, zamienioną według legendy wino, korona królewska w dłoniach, róża oraz księga. Módlmy się. Boże źródło pokoju i miłości, Ty dałeś świętej Elżbiecie, królowej Portugalii, łaskę godzenia zwaśnionych. Spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy byli krzewicielami pokoju i mogli się nazywać dziećmi Bożymi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Yeah.